Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Przybyś, jestem przedstawicielem firmy Adama. W ubiegłym roku firma MacTeshim zmieniła nazwę na Adama. Wiązało się to z tym, że firma prowadzi działalność w 120 krajach, w każdym z tych krajów była, można powiedzieć, inna nazwa. I teraz, żeby to ujednolicić, jakąś tam wprowadzić globalizację, postanowiono stworzyć jedną nazwę. Wybraliśmy wspólnie z pozostałymi pracownikami w całym świecie nazwę Adama, żeby był też jakieś tam odniesienie do korzeni, do MacTeshim Agam, czyli końcówka MA, a cały wyraz Adama znaczy po prostu Ziemia. I nic więcej się nie zmieniło, także tyle na wstępie, jeśli chodzi o nazwę firmy. Także przechodzimy do naszego programu ochrony jabłoni. Jest to program, który się składa przykładowo z czterech fungicydów, herbicydów i preparatów naprzemiennych. Naszym glifosatem, który Państwo na pewno tutaj w terenie stosujecie, jest Tajfun 360SL. Wiadomo, glifosaty działają, to są herbicydy totalne, praktycznie niszczą większość pastów. Całkowite zniszczenie następuje po... Gdzieś stanąć? Tak. Całkowite zniszczenie pastów następuje po 3 tygodniach. Efekty są widoczne po 7-10 dniach. Dawka preparatu jest uzależniona od pastów, z którymi mamy do czynienia w sadzie. Także 3 do 6,25 litra na hektar. PESZ 5 litrów. Preparat. Zaczniemy od preparatów grzybobójczych. Pierwszym z nich będzie preparat Quali 300 EC, który wszedł na rynek w zeszłym roku. Jest to sprawdzona substancja aktywna cyklodynil. Środek działa systemicznie w roślinie. Na patogeny działa zapobiegawczo, interwencyjnie. Skuteczny jest zwłaszcza, co należy o tym pamiętać, w niskich temperaturach. Jest podstawą ochrony fungicydowej sadów, odporny na zdupanie przez leśki. Tak jak wspominałem, działa systemicznie, po wchłonięciu do rośliny niszczy patogena i jest wolno zdupany przez leśki. Działa zapobiegawczo, interwencyjnie. Działanie interwencyjnie preparatu Quali można powiedzieć, że jest od 48 do 72 godzin wynosi to działanie. Działanie zapobiegawcze. Musimy pamiętać, że preparat ten powinniśmy stosować w mieszaninie z preparatami kontaktowymi. My posiadamy taki preparat, który na pewno znacie. On się nazywa Merfan. To jest taka strategia antyodpornościowa. Tak jak wspominałem, działa w niskich temperaturach, już od 3 stopni do 15. Powyżej 12 stopni zalecamy stosować inne preparaty wyniszczające. Niskie temperatury w czasie zabiegu, a także po zabiegu nie powodują zmniejszonej skuteczności preparatu, a także nie powodują bordzewień. Jest odporny na zmywanie przez deszcz. Opady deszczu, które występują 2 godziny po zabiegu, nie powodują zmycia preparatu i nie wpływają na skuteczność zabiegu. Należy pamiętać, że suma opadów po zabiegu, która przekroczy 25 mm, lub taki mocny zabieg deszcz burzowy do 15 mm kwalifikuje zabieg po prostu do powtórzenia. Wysoka skuteczność w ochronie jabłoni przed parkiem. 90% w przypadku liści, nawet ponad owocach. Kiedy go stosujemy? Zapobiegawczo możemy stosować już od pękania pąka do fazy biegnienia. Dawka 0,5 litra na hektar i musimy pamiętać, żeby mieszać ten preparat z kontaktem, przy czym dawki tego preparatu nie zmniejszamy, zostaje 0,5 litra, natomiast preparatu kontaktowego Merfan 75%, czyli 1,5 kg. Zapobiegawczo możemy stosować 3 zabiegi co 7-10 dni, interwencyjnie do 48 godzin po infekcji wykonywać naprzemiennie z fungicydami, które należą do innych grup chemicznych. No i tak na zakończenie o tym preparacie.
łatwe przechowywanie, płynna i jednorodna forma, łatwe w mieszaniu, nie tworzy grudek ani skrzydeł. I teraz słów parę o melpanie. Melpan jako substancję czynną posiada w swoim składzie kaftan. Kaftan jest produkowany od 1952 roku, także ma już dosyć dużą historię. Dlaczego tak długo, to Państwo sami wiecie, bo wysoka skuteczność tego preparatu i braku odpornych na problemy. Także to było też wyróżnia na tle innych preparatów. W Polsce obchodzimy w tym roku 50-lecie jego obecności na naszym rynku. To się też wiąże z tymi dodatkowymi działaniami, tą baterią, tak jak to zwana przez futbolę. Jest to podstawowa, instytutowa ochrona jabłonek, ruszy i wiśni. Powszechny środek kontaktowy, zapobiegawczy. Wysoka skuteczność w infekcjach pierwotnych, a także wtórnych. Nowa rejestracja przeciwko szarej pleśni truskawce. Bardzo dobry partner do mieszania z innymi produktami. I tak jak wspominałem, brak odpornych patogenów na tą substancję. Działa zapobiegawczo na roślinie. Powinien być nanoszony przed wystąpieniem czynników powodujących infekcję. Po zastosowaniu środek powinien wysunąć, też jest zmywany przez deszcz. Warunkiem, jak każdego zabiegu, jest dokładne pokrycie rośliny preparatem. No, spadek skuteczności może nastąpić przez przyrost nowej tkanki rośliny, także trzeba kontrolować rośliny, tempo wzrostu nowych rośnie, przyrostu, gdyż one nie są pokryte cieszą i nie są chronione. Co może powodować zmycie preparatu tutaj przy opadzie, w sumie opadów po zabiegu 20-25 mm, przy opadzie dużowym 15-20 mm. Wykazuje bardzo wysoką skuteczność przy infekcjach pierwotnych, wtórnych. Stosowany jest w całym okresie wegetacyjnym. Jego skuteczność jest zależna od temperatury panującej. Może być stosowany w ochronie jabłek, gruszek. I nie jest szkodliwy dla fauny w naszym kraju. Jeśli chodzi o pozostałości, przyjmuje się przy stosowaniu 3-4-krotnym melpanu i ostatni zabieg 90 dni przed zbiorem nie zostawia pozostałości jabłek. Jest także stwierdzona korzystne działanie preparatu na kondycję drzew. Dzieje się tak poprzez tworzenie nowych blaszek liściowych, a także drzew zielonych, który wywołuje zwiększenie chlorofilu liścia. A także zauważyliśmy, że sady traktowane kaftanem, naszym melpanem, lepiej wyprawiane są. I tutaj, jeśli chodzi o odpornienie patogenów, tak jak wspomniałem, nie ma ryzyka odpornienia się patogenów na tą substancję. Może być stosowany bez żadnych ograniczeń. Jest to doskonały partner w mieszaniu z innymi preparatami. A także w ostatnich latach był problem właśnie z kartami. Jeśli chodzi o Federację Rosyjską, są to bardzo wysokie ich normy. Teraz są one zrównane z normą europejską, więc wynosi 3 mg substancji na kilogram świeżej nasowości. Także jest to istotne przypadki, które były eksportowane do Rosji. Mam nadzieję, że to też wróci do stanu poprzedniego. Skuteczna walka z markiem, potwierdzona wieloletnią praktyką na wielu odmianach, jak Państwo widzicie, na liściach, a także na owocach. Przyda się 1,9 kg na hektar, a także w ruszu. I tak na zakończenie tylko w tym preparacie. Dawka 1,9 stosujemy od początku wegetacji, od ciągu liścia aż w całym okresie. Jest także zastosowanie tego preparatu w wiśniach, na plamistość żywiołowych, a także z mielizny wiśni. Też wysoka skuteczność powyżej 80% w obu przypadkach. Wiśni stosujemy do tłoku. Dawka 1,9 kg. Teraz jest też nowa rejestracja w truskawce na szarą pleśń.
datkowanie się nie zmienia, również 1,9 od początku kwitnienia do końca. Preparat Nimrod to jest nasz preparat do zwalczania moczniaka prawdziwego. Jest to preparat, który działa zapobiegawczo, także interwencyjnie, wykazuje działanie w roślinie systemiczne, zarejestrowany jest w Japonii, a także w wielu innych uprawach i zastąpiono bardzo w pomieszaniu. Jabłoń, truskawka, agros, porzeczka. Stosowany interwencyjnie, dawka wtedy jest większa, 1,5 litra do 2,25, zapobiegawczo 0,7 do 40. Najskuteczniej działa w temperaturze 10 stopni. Naszym drugim preparatem, który jest zarejestrowany na mączniaka, jest Wumpel, on również zwalcza farka. Jest to substancja czynna propikonazol. Działanie systemiczne tego preparatu w roślinie na patogena działa zapobiegawczo, a także interwencyjnie. Wykazuje takie działanie do 72 godzin po infekcji. Możliwe stosowania od początku. Wykazuje się długotrwałym efektem działania, wysoką skutecznością zwalczamy chorób. Dawka 0,3 na hektar od początku kwitnienia do opadu i na zakończenie do zwalczania przedziolka preparat Apollo zwalcza głównie jaja, ale także jest skuteczny w zwalczaniu stadium larwy, w pierwszym stadium liści, nimfy. Działa kontaktowo na roślinę, dawkowanie 0,4 litra na hektar. Opryskujemy od fazy pękania pąków do początku fazy kwitnienia